No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że... Samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Dokładnie tak. Zapraszam Was dzisiaj na rozmowę z Łukaszem Lewandowskim. Cześć Łukasz. Cześć. Prezesem EV Club Polska, czyli organizacja, która zrzesza kierowców samochodów elektrycznych i im pomaga. Także oglądajcie. Przyjęliśmy, że podczas naszych rozmów z gośćmi pytamy najpierw o ich takie pierwociny tego, jak się znaleźli w ogóle w elektromobilności, co było takim pierwszym przyczynkiem. No i pytamy też, ale to może w drugiej kolejności, jakąś taką największą przygodę Twoją w życiu związaną z elektromobilnością. Także może zacznijmy od tego, jak Ty w ogóle się znalazłeś w elektromobilności? W zasadzie w takim układzie może trzeba zacząć od dzieciństwa, że od małego, jak tylko jeszcze z mama wspomina, jak jeździliśmy maluchem, no to w zasadzie nie stałem na tylnym fotelu. Razem z mamą, mama mnie trzymała i ja tylko pokazywałem i mówiłem, jakie są marki samochodów za nami. Więc od samego początku byłem fanem motoryzacji, a że pochodzę z Bełchatowa, to mam prąd we krwi. Ale nie tylko prąd chyba, co? Mam prąd węgiel we... też. Węgiel, no właśnie, wiesz, jesteśmy w fazie wymiany na źródła odnawialne, jeśli chodzi o energetykę, transformację energetyczną, i ja poszedłem z duchem czasu i akurat tutaj chodzi mi o to, że po prostu ta energetyka była u nas w domu, moi rodzice pracują w Bełchatowie, czy to w kopalni, w elektrowni, więc od zawsze była motoryzacja i energetyka. No i w 2014-15 roku, jak byłem na studiach, to zaczęło to ze sobą rezonować, mianowicie zacząłem czytać o Elonie Musku, o Tesli, zacząłem sobie analizować, że można mieć właśnie prąd z fotowoltaiki, ile kosztuje kilowatogodzina, ile kosztuje Tesla, jakie ma świetne osiągi, że jest lokalnie zeroemisyjna i tak dalej, i tak dalej. I tak to po prostu poszło, tak? Czyli świetne osiągi, jazda prawie że za darmo. No i nie było żadnych portali, w ogóle nie było niczego. Nie było niczego trochę w Polsce odnośnie elektromobilności. Czytałem wszystko na zagranicznych portalach i założyłem po prostu bloga w 2017 roku. Założyłem bloga i zacząłem... Co za zbieg okoliczności? Tak naprawdę z tego, co założyłem, to jest taka data przełomowa, jak na razie dla większości osób, z którymi rozmawiamy. Na pewno dla mnie to była przełomowa data, bo to wtedy kupiłem pierwszy samochód elektryczny. Igor Gołębiowski, który był przed Tobą, też wspomniał o 2017 i Ty też... Ja 2016 albo 2017, nie jestem pewien, no to zdecydowanie to są jakieś chyba te w takim razie lata, gdzie coś się więcej zaczęło dziać u nas w Polsce. Przy okazji właściwie PSPA w 2016 roku też zostało założone, więc zdecydowanie jest to jakaś znacząca data pod względem właśnie elektryfikacji transportu w Polsce. No i tak to się zaczęło. Zacząłem prowadzić bloga, zacząłem testować auta elektryczne, opisywać to wszystko. Kupiłem swój pierwszy samochód elektryczny, to było w 2020 roku. W międzyczasie pracowałem, bo to wszystko prowadziłem po pracy. Oczywiście. Pracowałem w PGE. W pewnym momencie znalazłem się w centrali PGE w Departamencie Strategii, gdzie właśnie między innymi byłem odpowiedzialny częściowo za wdrażanie elektromobilności. I tam, ale po prostu po pewnym czasie, jak to w spółce Skarbu Państwa, zmieniły się plany. PGE już elektromobilności nie wspiera, więc wraz ze zmianą tych planów moje plany, czy moja kariera w tamtej firmie się zakończyła, no bo ja sercem już byłem od wielu lat związany z elektromobilnością, no i dołączyłem do PSPA, gdzie moim głównym zadaniem był rozwój EV Club Polska. No i myślę, że o klubie sobie za chwilkę porozmawiamy. Przejdziemy do EV Club Polska, bo oczywiście to jest bardzo interesujący temat i myślę, że on zajmie nam dużą część tej rozmowy. Ale jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o takie, wiesz, wszyscy myśmy, tacy, nie chciałbym siebie nazywać pionierem, ale jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam wcześniej zaczęli z elektromobilnością. Każdy z nas miał jakieś takie fajne przygody z tym związane. Czy też miałeś taką przygodę, którą chciałbyś tutaj się podzielić? Choć wiesz, o te samochody pierwsze, którym się jeździło. Szkoda, że wcześniej mi nie uprzedziłeś, że takie pytanie zadasz. Wtedy bym się miał chwilę więcej na zastanowienie się. No na pewno pierwsze elektryki, które testowałem, to były te elektryki typu e-Golf, BMW i3, Nissan Leaf i tak dalej. Z takimi przygodami, to będzie ciekawa, bo rozumiem, że chodzi o jakąś taką nietuzinkową przygodę, tak? Nie, bo generalnie... Dobra, to mam. W zasadzie to będzie dobrze tutaj pasować. BMW i3,
Wtedy akurat były morozy zarąbiste, bo było minus 12 stopni. I ja tą trójką wybrałem się z Bełchatowa do Sieradza. Wtedy warto, trochę może to jest na dzisiaj niewyobrażalne, ale wtedy były ładowarki co 100-150 km. Tak. Jakby dzisiaj tych stacji ładowania jest mnóstwo w porównaniu do tego, co było kiedyś. Więc miałem tam była stacja ładowania Greenwaya w Sieradzu, w galerii. No i właśnie przez to, że były mrozy, ja przyjechałem tam i miałem kilka procent już tylko. Liczyłem na to, że ta stacja będzie działać, no jak mogłaby nie działać. I wyobraźcie sobie, że biorę wtyczkę CCS-a i w środku, w tej wtyczce, po prostu jakoś topił się śnieg i była woda. I ta woda zamarzła przy tych mrozach i nie mogłem wsadzić wtyczki i naładować samochodu. Próbowałem to jakoś wyskrobać kluczami, czymkolwiek miałem pod ręką. W zasadzie warto dodać, że to było, myślę, że jakaś 22-23 w ogóle, wieczorem to było. No i nie wróciłbym do domu, gdyby nie ręcz extender, który akurat był w testowanej i3. Czyli silnik spalinowy uratował Ci życie, można tak powiedzieć. Dokładnie no, może tak. Może nie życie, ale no, dokładnie, ale na pewno mi wtedy pomógł. No ale to właśnie były te początki elektromobilności i taką właśnie miałem przygodę. I na tym reksie, on tam chyba miał zbiornik paliwa 9 litrów i na tym reksie już musimy wróciłem z powrotem do domu. Naszym widzom, bo jest duża szansa, że mało ludzi wie w ogóle, jak to działa. Była taka wersja właśnie BMW i3, która posiadała ręcz extender i to był tak naprawdę agregat. Silnik spalinowy, tak, który po prostu produkował energię elektryczną i ta energia napędzała silnik elektryczny. Tak, no i energia jakby też była kumulowana w baterii, także to było taka specyficzne rozwiązanie na tamte czasy, taka ni to hybryda, ni to samochód elektryczny, ciężko to nazwać, ale faktycznie. Jeszcze można takie samochody w ogóle kupić. No to powiem Ci, że bardzo podobną przygodę miał oczywiście Igor, bardzo podobną przygodę, o którą ja opisywałem z kolei w swoich jakichś tam często wspomnieniach, to jest właśnie też to, że przeliczyłem się z ilością ładowania, jeżeli chodzi o Nissana Leafa i wiele razy mi się właśnie takie historie zdarzały. I znowu, tak jak mówisz, to jest teraz nie do pomyślenia. Tak. Czas się zmieniły, samochody się zmieniły. Wtedy w Sieradzu była jedna ładowarka w promieniu, kilkudziesięciu, 100 kilometrów, nie wiem, może najbliższa ładowarka była w Łodzi od Sieradza, nie wiem ile to jest kilometrów, ale jak ja miałem kilka procent, minus 12 na zewnątrz, to w ogóle było nie do pomyślenia. No dokładnie. I teraz Łukasz, jakbyś nam troszeczkę powiedział na temat tego właśnie, czym jest EV Club Polska, jak powstał, co robi i jakie ma cele w przyszłości? Jasne, więc zacznijmy od tego, że jest to Fundacja EV Club Polska, która zrzesza użytkowników aut elektrycznych. My mamy na celu wsparcie użytkowników aut elektrycznych, dlatego że jesteśmy na początku jakby drogi rozwoju tej elektromobilności w Polsce. Mamy troszkę ponad 60 tysięcy aut elektrycznych w porównaniu do 20 czy 20 kilku milionów aut spalinowych, to jest kropla w morzu potrzeb. No i teraz my 3 lata temu założyliśmy tę organizację, właśnie mając na celu wsparcie tych użytkowników, czy to w tańszej eksploatacji, czy w ogóle pomóc im, nie wiem, dużo osób dopiero wkracza do tego świata, a to zwłaszcza teraz, jak te elektryki, można powiedzieć, troszeczkę wkraczają pod strzechy, czyli już nie ci early adopterzy, którzy wszystko wiedzieli, wyczytali w internecie o elektrykach, już nie oni kupują te auta, tylko kupuje to zwykły Kowalski. I ten zwykły Kowalski, on jeździł do tej pory spalinówkami, jeździł bardzo często hybrydami, ale klasycznymi i teraz przesiada się do elektryka na przykład, bo ma fotowoltaikę i widzi, że ma nadwyżki generacji. Albo takie dostaje autosłużbowe, bo też jest taki trend. Dokładnie, tak. Jest coraz więcej też takich osób i te osoby nie wiedzą, do czego służą te wtyczki, dlaczego to auto na ładowarce 350 kW. Wyjdę słowo, ale właśnie dlatego na przykład my co roku pewne rzeczy kręcimy od nowa, tak? Czyli na przykład jak ładować samochód elektryczny i tak dalej. Tak. Mimo iż to się zmienia, to trzeba tą wiedzę odświeżać, bo nawet niektórym nie chce się wracać do starych materiałów. Tak, także przepraszam, że Ci przerwałem, ale tak, masz rację, że to jest bardzo ważne. I takich my założyliśmy takie coś ala Concenter, po prostu takie centrum pomocy, gdzie po prostu każdy klubowicz może do nas zadzwonić i właśnie coraz więcej do nas osób dzwoni, które dopiero wyjechały gdzieś tam od dealera czy z salonu właśnie tym autem elektrycznym, czy kupiły z drugiej ręki jakiegoś używanego elektryka i oni do nas dzwonią i się pytają, słuchajcie, co ja teraz mam zrobić? Nie wiem, jakie mam może kable kupić, macie jakąś może kartę do ładowania albo
jakie ładowarki polecacie, jakie sieci i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu kompletnie nic nie wiedzą. Mhm. I jak nawet my zadajemy pytanie, nie? Jakby dlaczego, czy sprzedawca nie powiedział, to jakby sprzedawcy właśnie to jest to, że sprzedawcy jeszcze sami do końca nie wiedzą de facto, co sprzedają. Bardzo często niestety, ubolewam nad tym, na siłę trochę muszą sprzedawać te elektryki, sami nie mają wiedzy. No i właśnie ten klient zostanie sam sobie pozostawiony, więc taka organizacja jak nasza tutaj ma swoje pole do popisu i po to jesteśmy, żeby wspierać tych użytkowników. Wspominałeś o rabatach i zdecydowanie jakby to jest kolejna część. Chodzi o naszej działalności, naszych celi statutowych. Chodzi o to, żeby właśnie dawać tym użytkownikom takie wsparcie też w postaci jeszcze większych oszczędności. Już sam elektryk bardzo często generuje oszczędności na poziomie TCO, czyli całkowitego tam kosztu eksploatacji tego samochodu. Można się naprawdę jeździć bardzo, bardzo tanio, ale jeżeli jedziemy w trasę na publicznych stacjach ładowania, no to czy korzystamy tylko z publicznych ładowarek, a widzę po klubie czy po klubowiczach, że coraz więcej osób mieszka w blokach i ładuje się na przykład tylko na publicznej infrastrukturze, to my teraz, mając już ponad 7 tysięcy klubowiczów zrzeszając, też mamy coraz lepszą kartę przetargową do współpracy z różnymi organizacjami. I czy od samego początku, co też warto podkreślić, wspiera nas Greenway Polska, czyli największy operator sieci stacji ładowania w Polsce? O tym też chciałem powiedzieć. Jeżeli mogę też znowu ci się wtrącić, to ja osobiście, jeżeli chodzi o politykę cenową, oczywiście może nie jestem jakimś szczególnym wielbicielem Greenwaya, natomiast determinacja i sposób, w jaki rozwijają sieć, wzbudza mój duży podziw. Tak, tutaj naprawdę trzeba przyklasnąć im i widać, że... Greenway jest wszędzie. Tak naprawdę tak. Ja zawsze korzystam w sytuacjach, no jeżdżę Teslą akurat, w sytuacjach awaryjnych tylko korzystam, ale korzystam z Greenwaya. Ale wiem, że jest wiarygodny. Tak, że praktycznie zawsze tam zadziała. Masz świetny customer service, czyli takie wsparcie właśnie klienta. Oni nawet, no klient jest na pierwszym miejscu, to widać u nich. Nawet ja jako taki szary użytkownik, kiedyś w ogóle przypadkiem, nie wiem, jakieś nie miałem środków na koncie i nie wiedziałem, że mi się zablokowało konto i tak, i nie wiedziałem, dlaczego nie mogę uruchomić ładowarki. I dzwonię tam do nich, oni mówią, albo ma pan, nie mogliśmy ściągnąć ostatniej faktury tam u pana, tej płatności, i w związku z tym ma pan zablokowane konto. I oni powiedzieli, ale widzimy pana historię, jakby, że cały czas pan płaci, więc ja panu odblokuję to konto, niech pan sobie kontynuuje tą podróż bez żadnych problemów, tak, ale proszę zapłacić później tą fakturę. Więc frontem do klienta, czy te wszystkie upgrade'y stacji ładowania, tak, zamiana na podwójne CCS-y, zwiększanie mocy, tak, z 50-tek bardzo często teraz na 140-tki. No ale wracając jakby do tych benefitów właśnie, żebyśmy też za mocno tutaj jakieś reklamy nie robili, bo to nie o to chodzi, ale jakby chwalimy za realne działania. Tak. Można by też za coś zganić, ale... To na inny odcinek. To od samego początku Greenway tutaj wspiera też klubowiczów i zawsze był rabat w Vivi Klubie właśnie dostępny na stacjach Greenwaya. Tam było do 10%, a teraz od tego roku mamy kilowatogodziny, czyli Greenway daje 15 kilowatogodzin miesięcznie każdemu użytkownikowi naszego klubu. Jeżeli ktoś jest na tym darmowym planie Energia Standard, jeżeli ktoś ma płatny abonament, Jestem drugim użytkownikiem premium, czy nie drugim? To znaczy? Bo bardzo szybko wykupiłem premium. A ty wiesz, nie sprawdzałeś statystyki? Nie sprawdzałem, absolutnie nie. Także ja jestem użytkownikiem premium, żeby nie było. W każdym razie właśnie, wracając do tego, no to płatni subskrybenci właśnie Greenwaya mają 25 kWh miesięcznie do odbioru Vivi Club Polska, tak? Do tego mamy rabaty właśnie u innych operatorów. Teraz nawiązaliśmy przykładowo współpracę z Elocity, które też rewelacyjnie się rozwija. Tak, Elocity to jest bardzo fajne. 20 zł tutaj z kolei nam są kilowatogodziny, tutaj są złotówki, 20 zł miesięcznie każdy w Vivi Clubie może odebrać. Do wykorzystania taki voucher co miesiąc na stacjach Elocity, znaczy na stacjach w aplikacji Elocity, bo oni nie są operatorem. I jeszcze mamy też od samego początku Go Plus Auto, taka sieć z Małopolski, sieć stacji ładowania, 10% rabatu oferuje. No i w zasadzie może na Twoim kanale jako premierowo mogę zapowiedzieć, bo nie dalej jak w zasadzie za kilka dni będziemy publikować kolejny benefit na ładowanie, to będzie na stacjach PowerDot.
będzie 10% rabatu i rozmawiamy już, może na razie nie będę zdradzał z jakimi sieciami, ale z kolejnymi operatorami. Z Tesną obawiam się, że to nie jest do wdrożenia, ale z innymi operatorami, więc jak widać ten wachlarz naprawdę cały czas się zwiększa tych korzyści dla klubowiczów, ale to nie są tylko rabaty na ładowanie, bo to są wszystkie jakby takie, można powiedzieć, produkty czy usługi związane z autem elektrycznym lub z kierowcą. I to jest właśnie chociażby zaczynając od ciebie, czyli od warsztatu, tak, od serwisu, tak, samochodu i tak się dalej. Powołują, wiesz, pokazują, czy co na to dostanę jakiś tam rabat. Tak, no bo jest benefit po prostu w naszej aplikacji, jak najbardziej można skorzystać. To jest właśnie twoja usługa, ale to są usługi, nie wiem, na przykład detailingu, są usługi, czy rabaty na ubezpieczenie, rabaty na stacje ładowania, wallboxy, kable do ładowania i tak dalej. Teraz na przykład zaczynamy i co mi się bardzo podoba, coraz więcej klubowiczów prowadzi jakieś biznesy, które są związane właśnie poniekąd, no ty też jesteś i klubowiczem i masz biznes związany właśnie z EV, ale nie wpadłem na to wcześniej, a zgłosił się do mnie klubowicz, który ma sklep z fotelikami do samochodów. No tak? No i to jest naturalne, przecież jakby dużo klubowiczów ma rodziny i fajnie, bo on właśnie teraz... Czyli budujecie takie community nawet można powiedzieć. No tak, zdecydowanie. Jest to społeczność, która właśnie o to chodzi, że on teraz na przykład zaoferuje dla tej społeczności rabaty na foteliki, no co jest właśnie kolejnym fajnym... To jest takie też wzajemne wspieranie się. Tak. Bardzo fajne. Taki właśnie networking, to czego w Polsce moim zdaniem brakowało i mam nadzieję, że razem z elektromobilnością i razem z waszym podejściem uda się wprowadzić, czyli takie właśnie budowanie społeczności na zasadzie wzajemnego wspierania się. To jest super. I jak wiesz dobrze, zresztą praktycznie od samego początku, jak tylko zaistniałem w tej branży, gdzieś tam w ogóle wiesz, wychylałem swoją głowę ponad przeciętność, to stałem się członkiem waszego klubu, pojawiałem się też na waszych zlotach. Obserwuję to i kibicuję. Mało tego, że zgłosiłem swój akces też do organizacji, z którą gdzieś tam jesteście powiązani, czyli PSPA. Łukasz, teraz przejdźmy trochę do innego tematu. Jakby zostawmy na razie z tyłu klub, który reprezentujesz. Chciałbym zadać takie pytanie, jakby poruszyć ten temat, który też zdecydowałem się poruszać na tych rozmowach, przynajmniej dopóki jest on istotny. Czyli temat mitologizacji tematu samochodów elektrycznych i elektromobilności. No bo to jest coś, co w każdego z nas w jakikolwiek sposób dotyka, staje na drodze rozwojowi elektromobilności. I pytanie, czy ty się z tym stykasz, czy to w jakikolwiek sposób tobie przeszkadza? Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie? Mitów w elektromobilności jest, myślę, że jak stąd do Nowego Jorku, po prostu jest ich mnóstwo i powstają czy jak grzyby po deszczu, ale na szczęście jakby to jest też takie, one tak szybko jak się pojawiają, czasami w zależności od tematu, który w danym momencie jest palący, dosłownie i w przenośni, to po prostu tak szybko też gasną i to jest to. Na początku bardzo, znaczy ogólnie jako EV Club Polska staramy się obalać te mity, staramy się edukować tych użytkowników, czy to obecnych, którzy jeszcze do końca nie są przekonani, ale też właśnie warto podkreślić, że w klubie też mamy osoby, które jeżdżą hybrydami typu plug-in albo zapisały się do klubu, ale jeszcze nie mają elektryka. Tylko już dzisiaj one obserwują właśnie to, o co chodzi w tych elektrykach, żeby lepiej poznać jakby, bo my bardzo często przedstawiamy w klubie naszych klubowiczów, czyli ich samochód i po jakimś przebiegu oni podsumowują na przykład jakie mieli koszty, co się ewentualnie tam psuje i tak dalej, jak wygląda użytkowanie danego konkretnego modelu. Ciekawe inicjatywa swoją drogą. I teraz widzimy, że te mity po prostu pojawiają się i znikają, na szczęście przemijają. Ja też to widzę po prostu współpracując z innymi klubami de facto na całym świecie, a zwłaszcza gdzieś tam podglądając kluby z Holandii, z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie oni po prostu mają, ten rynek jest większy, ta adopcja elektryków, nazwijmy to, jest już na zupełnie innym poziomie. Penetracja rynku. Tam te mity też były, ale to po prostu wraz z czasem one właśnie mijają, dlatego że jest coraz większa świadomość tych użytkowników i jest jedna, znaczy pewnie więcej jest zasad, ale jedna jest taka wiodąca, którą w zasadzie przekazali nam Norwedzy, jak to u nich wygląda. I to się nazywa tak zwany, oni to nazwali neighborhood effect, czyli taki efekt sąsiedzki, czy efekt sąsiada, czyli
Najpierw na osiedlu jeździła jedna osoba elektrykiem, później za jakiś czas była druga osoba. No i ci sąsiedzi tam zaczynają się pytać, jak to się użytkuje tego elektryka, ile kosztuje, jaki ma zasięg, a ile ładowania, a czy to nie wybuchnie przypadkiem i tak dalej, i tak dalej. I czyli można powiedzieć, że nie dość, że są organizacje takie przykładowo jak nasza, nie dość, że są firmy czy kanały na YouTubie takie jak twój i inne, gdzie właśnie ta edukacja jest, jakby my tak naprawdę wieloma drogami jakby sprowadzamy się, czy mamy wspólny mianownik i edukujemy te osoby. I teraz im większa jest skala i na tym wyimaginowanym osiedlu jest coraz więcej elektryków, no to nagle sąsiad widzi, ej, no dobra, czyli pięciu innych sąsiadów ma elektryka. Żaden nie może się mylić. Żaden się nie spalił, wszystko jest ok, każdy z nich jest zadowolony i właśnie ta świadomość tutaj się zmienia, czyli tak naprawdę właśnie tak oddolnie ci kierowcy aut elektrycznych, to oni stanowią właśnie też tutaj, obalają te mity i po prostu powodują to, że to społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. My w EV-klubie już ponad 2 lata temu wprowadziliśmy takie spotkania comiesięczne, bo oprócz tego, że organizujemy zloty takie ogólnokrajowe, ogólnopolskie, to co miesiąc wprowadziliśmy takie monthly meetupy, czyli co miesiąc w 14 teraz obecnie miastach Polski, w pierwszą niedzielę miesiąca nasi klubowicze lokalnie właśnie te społeczności. Nie wnikam już tutaj, czy ktoś chodzi, czy nie. To akurat był po prostu najlepszy dzień, dlatego niedziela, bo po prostu sobotę bardzo często są, nie wiem, wesela, imprezy, jakieś wyjazdy i tak dalej. W tygodniu no to każdy jest zabiegany. Chodzicie w paradę, że tak powiem, kurczę, w największej instytucji. Dlatego niedziela może być po kościele, nie wnikam. Nasi klubowicze właśnie lokalnie w 14 miastach Polski widują się i właśnie na te meetupy nie dość, że przyjeżdżają użytkownicy i wymieniają się wiedzą z innymi użytkownikami. Bardzo często tak jeden przyjeżdża innym samochodem, to przewiezie innych, w sensie takim, że właśnie być może inny użytkownik jest zainteresowany tym modelem, to może porozmawiać z realnym użytkownikiem, jak to wygląda, eksploatacja tego pojazdu. Ale coraz więcej osób, i to też jest bardzo dla mnie istotne, przychodzi, którzy jeszcze nie mają elektryka i oni się dowiadują, że istnieje klub, istnieją monthly meetupy i oni przychodzą na te monthly meetupy dowiadywać się i rozmawiać z tymi realnymi ludźmi. I to jest znowu taka praca u podstaw, oddolnie, wiesz, gdzie po prostu ci ludzie, którzy mają trochę bardziej otwartą głowę, którzy nie tylko, wiesz, wierzą w to wszystko, co przeczytają w mediach, są w stanie zweryfikować i są w stanie zweryfikować po prostu u realnych użytkowników. Widzisz, no to mi się podoba, to jakby jest odzwierciedleniem tej koncepcji, której ja też przyklaskuję, czyli takiej pracy u podstaw, jakby próby zmiany światopoglądu poprzez właśnie działanie. Także super, cieszę się, że tak to wygląda. Oczywiście obserwuję wasz klub i tak jak zresztą powiedziałem wcześniej, od samego początku uważam, że jest to trafiona inicjatywa. Dodatkowo jest to inicjatywa obywatelska, czyli jakby wiesz, troszeczkę powiększająca to naszą taką samą świadomość obywatelską, czego też w Polsce przez wiele lat brakowało. Ja to trochę wiem lepiej niż ty, no bo nieco starszy jestem od ciebie, także pamiętam, kiedy tej obywatelskości praktycznie nie było, a człowiek nie był podmiotem w ogóle w żadnym sensie. Także cieszę się bardzo, że to się wszystko rozwija i patrzę na to bardzo optymistycznie. Okej, więc pozostaje mi tylko powiedzieć, że naprawdę ci bardzo dziękuję, chyba w imieniu wszystkich członków społeczności, że za twój wysiłek. Nie wszyscy to zauważają od razu. Myślę, że niektórzy podchodzą do tego sceptycznie, ale ja to widziałem od początku, tą taką, wiesz, oddolną, skrupulatną, wytrwałą, zdeterminowaną pracę u podstaw i ona rzeczywiście zaczyna teraz przynosić takie efekty, które są widoczne. Tak, jeżeli mogę coś dodać, bo to jest w zasadzie zabawne, bo miałem przed chwilą spotkanie takie biznesowe z jedną dużą firmą i przed tym spotkaniem musiałem się przygotować i tam między innymi sprawdzam przed tym, tak update'uję sobie liczbę tych użytkowników. No i miałem na prezentacji miałem liczbę 6000 użytkowników, a teraz już mam 7400. Prezentacja była przygotowywana 2 miesiące temu, czyli 1400 klubowiczów przybyło nam w 2 miesiące. Czyli masz postęp geometryczny. Czyli naprawdę właśnie to jest to, co mówisz. Na początku naprawdę to była taka wolne budowanie tej społeczności, ale w tym momencie jakby też mamy taki efekt skali się robi. Raz, że rynek bardzo dynamicznie rośnie, ale po prostu też wszyscy
wszyscy widzą, zauważają tę inicjatywę. Wiele osób gdzieś tam może nawet nie wierzyło w to, że to ma sens. My nie mamy w Polsce takiej mentalności przynależenia do klubów, jak właśnie w innych krajach. Bardzo często oni mieli kluby aut spalinowych. Ilu Polaków tyle klubów? Umówmy się. Albo wiesz, mieli po prostu, mówię za granicą, oni należeli do różnych klubów w autach spalinowych. My nie mieliśmy takiego ogólnopolskiego, że nie wiem ja czy ty należeliśmy, a właśnie my staramy się coś takiego teraz zrobić. No i de facto na koniec dekady nasze projekcje są takie, że będziemy mieli ponad 100 tysięcy użytkowników. Myślę, że to nie ma najmniejszego problemu, żebyście mieli tyle użytkowników. Musimy o jeszcze jednej rzeczy wspomnieć na koniec. Strasznie długa ta rozmowa, także musimy gdzieś znaleźć ten koniec. I myślę, że dobrym zakończeniem naszej rozmowy będzie porozmawianie lub zaproszenie tak naprawdę wszystkich na EV Experience, bo to jest coś, co się wydarzy całkiem niedługo. Może powiedz, zapowiedz. Jasne. No więc tak, EV Experience to idealne miejsce de facto, żeby przetestować różne auta elektryczne na torze, różne, a właściwie praktycznie wszystkie możliwe modele, od małych miejskich przez sedany, SUV-y i nawet vany czy auta dostawcze. Będzie tam ponad 100 różnych modeli aut elektrycznych. To wszystko dzieje się pod okiem instruktorów na torze Modlin, wszystko w bezpiecznych warunkach. No i przy okazji, event ma miejsce 25 maja i przy tej okazji akurat my organizujemy zlot EV Club Polska, ogólnopolski właśnie zlot, czyli nie ten monthly meetup, a ludzie z całej Polski się zjeżdżają. Jest to już trzecia edycja tego eventu, trzeci rok z rzędu to organizujemy. No i myślę, że będzie naprawdę się dużo działo. Wy tam również będziecie, ale sprawdzałem też ostatnio statystyki, ile klubowiczów już się zapisało, no to mieliśmy troszkę ponad 300 osób, więc myślę, że nawet jeżeli wszyscy nie przyjadą, a jeszcze do eventu pozostało trochę czasu, no to spokojnie ponad 200 aut elektrycznych z naszego klubu na takim evencie się pojawi. Zapowiada się imponująco. No tak. I ty tam będziesz miał swoją specjalną strefę i może ty jeszcze zapowiesz, co tam będziecie prezentować. Bardzo serdecznie was zapraszam. Będziemy mieli strefę, nazwijmy to techniczno-edukacyjną, gdzie będziemy starali się wam powiedzieć troszeczkę na temat napraw samochodów elektrycznych i pokazać, z czego te samochody się składają. Także tym razem zaskoczymy was i pokażemy wam troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o to, jak samochód elektryczny wygląda w środku. Może też pokażemy wam niektóre komponenty, takie jak silnik czy baterie. Także serdecznie was zapraszam. EV Experience, a tobie Łukaszu bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Dzięki również. Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć.